Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, pod ostatnim nagraniem o konieczności urzędu nauczycielskiego, jakie rzuciłem dzisiaj, pojawiły się oczywiście komentarze i tutaj nasz pan Kopt Jurga wyjechał z komentarzem o papieżu Honoriuszu, który został ogłoszony obłożona anatemą na VI Soborze Powszechnym, czyli III Sobór Konstantynopolitański i ogłoszony heretykiem. No i że proszę bardzo, gdzie tutaj nieomylność papieża? Ten sam problem został podniesiony właśnie w XIX wieku na Soborze Watykańskim I. Problem papieża Honoriusza był wałkowany przez wielu znawców, jemu współczesnych, no i też na przestrzeni wieków. Był też rozpatrywany na Soborze Watykańskim I, prawda? Więc nie jest to postać, która sobie była w VII wieku, znaczy tak, historycznie tak, ale ten spór i nieścisłości, jakie koło niego powstały, ciągły się w Kościele, prawda, w różnych okresach powracały te anatemy, przekleństwa i tak dalej. Znaczy ten problem został podnoszony. Jaka jest natura sprawy? Ja wiem, kochani, że nie wyczerpiemy tego tematu dzisiaj, bo to by za długo trwało, ale sobie zrobimy takie ramy wstępne, nakreślimy sobie. Otóż, moi drodzy, faktem jest tak, faktem, i pan Piotr właśnie tam pisząc, że tam Honoriusz został potępiony przez papieży i tak dalej. No panie Piotrze, próbujesz oprócz Kościół katolicki, podważając sukcesję apostolską i papieża, sam się powołujesz na papiestwo, tak? Czyli jak ci jest wygodny pluć na Kościół, to plujesz, używasz Honoriusza i innych papieży, nie? Ale z drugiej strony wykładasz się, bo sam podważasz swoją tezę, że papiestwa nie ma, a się powołujesz na papieże, tak? Bardzo inteligentne zagranie, panie Piotrze. Teraz, w głębszym rozumieniu tego potępienia dajesz, panie Jurga, dowód na pewną prawdę, które żaden prawosławny pisarz nie napisze. Boję się boją jak ognia, a jest to prawda wiadoma od pierwszych wieków i właśnie papież Leon i przykład Honoriusza jest tego dowodem, bo papież Leon II zatwierdził sobór powszechny VI. Prawda? Zatwierdził kanony. I powszechny sobór zostaje powszechny i obowiązujący po zatwierdzeniu go przez papieża. A wy żeście sobie wymyślili, że sobory są nieomylne i co ustanowią, to już jest nie. Sobory ustanawiają, ale potwierdzenie ostateczne i orzeczenie prawdziwości kanonów należy do Stolicy Apostolskiej. I wtedy sobory powszechne są na tyle powszechne, na ile papież uzna ich kanoniczność. Na ile, bo były sobory, chociażby papież Damazy nie uznał pewnych kanonów soboru, już nie pamiętam którego, ale nie uznał, tak? A więc kanony nieuznane, choć uchwalone przez sobór, nieuznane przez papieża, są tylko historycznym jakimś takim pismem, nie mającym żadnej mocy prawnej, dogmatycznej. Z historycznego punktu widzenia oczywiście papież Honoriusz został potępiony, ale tylko historycznie, ale nie od strony prawnej i dogmatycznej. To znaczy nie został potępiony jako heretyk wypowiadający się ex cathedra, nie został potępiony właśnie jako nauczyciel wiary. Przejdźmy sobie do krótkiego przednaświetlenia problemu związanego z papieżem Honoriuszem. Kiedy objął on papiestwo w 625 roku, powstała taka sobie sekta
zwana mozofitami, mozofici, tak, którzy wyznawali, że Chrystus ma jedną wolę. Mozofitą był Sergiusz, władca czy patriarcha Konstantynopola. Wziął papieża Honoriusza pod włos i pod pretekstem pogodzenia mozofitów z kościołem, prawda, z Konstantynopolem, wysłał do niego list, tak? Przedstawił mu ten problem, prawda? No ja wiem, że nie skończymy tego, ale tylko naświetlmy sobie problemy. Papież w tym liście napisał, i właśnie tu jest pewna gra słów, które wyciągnięte z kontekstu mogą właśnie zaćmić papieża Honoriusza, który był broniony chociażby przez Jana IV, tak? Sam Leon II też nie obłożył go taką klątwą jak Sergiusza czy Cyrusa i Teodora. Co się stało? Papież Honoriusz w swym liście napisał, aby nie głosić jednej woli i aby nie głosić o dwóch wolach. Czyli nakazał po prostu milczenie. Punktem spornym jest też zdanie, które jest często wyciągane z kontekstu i obcinane, kiedy przyznaje rację jednej woli, to jest ten sam list, mówi tylko o jednej woli w Chrystusie. Że miał Chrystus tylko jedną wolę. I tutaj wielu spekulantów o spekulacjach i zafałszowywaniu listów papieża już ówcześni historycy, ojcowie piszą, że były fałszowane właśnie przez protagonistów tej herezji mozofickiej. Były fałszowane. Ponieważ wróćmy jeszcze do tego zdania, że Chrystus miał jedną wolę. I tutaj właśnie po kropce bądź po przecinku papież precyzuje. Chodziło papieżowi o to, aby właśnie nie rozróżniać, że Chrystus miał wolę, która prowadziła go do dobra i też wolę, która go prowadziła do zła. I tu już zmienia się postać rzeczy, co jest prawdą. Chrystus nie miał woli, która ciągła go do złego i ciągła go do dobra. I papież Honoriusz to zaznacza. Rozwija tą myśl, którą niektórzy sobie urywają, że papież po prostu podzielił zdanie mozofitów, że Chrystus ma jedną wolę, ale zrobił to i to jest rozwinięcie, aby uniknąć też błędnego myślenia, jakoby Chrystus miał wolę taką ku dobremu i ku złemu. Tak? Więc problem polega na tym, że papież chcąc stłumić tą herezję, użył niefortunnego sformułowania. Zarzuca mu się, oczywiście to zrobił papież Leon II, lękliwość, iż nie zajął stanowczego stanowiska, nie potępił otwarcie tej herezji, tylko tak odpowiedział bez odpowiedzi. A więc ani nie potępił, ani nie przyklepał. Co nie jest herezją samą w sobie. Jest błędem, jest uniknięcie ostatecznego przyjęcia pozycji, ale tak jak przedstawił sprawę papież Honoriusz, nie jest herezją. Tak? Nie, bo się nie opowiedział za żadną ze stron. A więc po prostu uniknął wypełnienia swojego apostolskiego, pastorskiego obowiązku, co jest mankamentem, ale nie czyni go z niego heretykiem. Kolejnym aspektem, list nie jest
adresowany do całego Kościoła. List ten nie ma charakteru pasterskiego, powszechnego. List ten nie jest ex cathedra. A więc nie można potem... Poza tym papież nigdy nie nauczał i nie ogłaszał w Kościele powszechnym wiary w jedną wolę Chrystusa. Jest to fałszerstwo, bluźnierstwo właśnie, które zostało właśnie rozdmuchane na przestrzeni wieków, że to heretyk i tak dalej. Trzeba wziąć pod uwagę, moi kochani, że obecny na soborze Teodor, o tym mówi Boroniusz, ówczesny ojciec, który mówi otwarcie, że listy Honoriusza zostały sfałszowane przez protagonistów herezji, jak i też imię jego zostało dopisane do akt soborowych, które miały zostać dostarczone papieżowi. Niestety, o ile dobrze pamiętam, wtedy był papież Agaton, który zmarł, czyli nie otrzymał, prawda, kanonów soborowych z listem, prawda? I w jego miejsce wskoczył papież Leon II, tak? I dlaczego te pismaki prawosławne nawet nie wspomną, że byli tacy, którzy uważali, że pismo, że imię Honoriusza zostało tam dopisane przez Teodora, heretyka Mozafite, który został potępiony. Co zrobił Leon II? Leon II oczywiście utrzymał w pełni, kiedy mu przedstawiono kanony. Oczywiście kanony zaaprobował, do cesarza napisał elegancki, piękny list, zaaprobowane wszystkie kanony. Natomiast jeżeli, jak i kiedy mu podesłano listę potępionych właśnie mozafitów, a co ciekawe, Honoriusz od 40 lat już nie żył, nie? I przez te 40 lat wartość tego listu w powszechnym uznaniu miała charakter tylko prywatny. Nikt się tym listem nie zajmował. Tylko właśnie na soborze, kiedy się pojawił, został zwołany sobór, wtedy właśnie odgrzali ten stary kotlet po 40 latach. Więc chłop już dawno się pewnie w grobie ze 3 razy już zdążył przewrócić, zanim ten list wywołał takie larum podniósł. Ale do czego zmierzę? Papież Leon, kiedy podstawiono mu kanon, znaczy to kanon, właśnie to potępienie, gdzie Honoriusz był razem z Teodorem, z Cyrusem, z Sergiuszem, papież tego nie uznał. A więc skoro papież tego nie uznał, to historycznie tak, na soborze został potępiony jako papież, ale nie dogmatycznie, nie prawnie, ponieważ prawnie i dogmatycznie by został, można by było powiedzieć o prawnym i dogmatycznym potępieniu, gdyby papież Leon razem z Teodorem, z Sergiuszem i innymi heretykami umieścił tam też papieża Honoriusza i potępił go. Nie zgodził się na to. Papież Leon oczywiście wyciągnął jego imię z listy i oddzielnym, można powiedzieć, podpunkcie, prawda, odnośnie papieża Honoriusza, zaraz sobie może gdzieś tutaj znajdziemy tą wypowiedź, żeby nie wymyślać, prawda, sobie znajdziemy może tą odpowiedź. Oj, to nie to. W każdym bądź razie, nie został on zrównany z heretykami, tylko został uznany winnym zaniedbania i lękliwości przed orzeczeniem prawdy,
a jego postawa właśnie naraziła na szwank wyznanie wiary, ale nie został posądzony, nie został uznany za heretyka w sensie dosłownym przez papieża Leona II. Więc zanim zaczniecie pluć, to doczytajcie szerzej, postudiujcie szerzej, a nie wyciągać jakieś tam pierdy za przeproszeniem, bo tak jak żeśmy sobie wspomnieli, już za czasów właśnie tego soboru VI powszechnego pojawiały się zdania, że list został sfałszowany, a imię Honoriusza dopisane, uwaga, przez Teodora, który został potępiony. No właśnie, więc moi drodzy, spójrzmy na to szerzej. Zawsze właśnie to, co sobie tutaj często powtarzamy. Trzeba szukać szerszego spojrzenia, studiować więcej, docierać do większej ilości źródeł, a nie bazować na jakichś takich, prawda, powierzchownych, jakichś takich ogólnych, takich, jak to się mówi, wnioskach, które są gdzieś tam porozrzucane, porozdmuchiwane, często zakłamane, tak jak tu już mówiliśmy i to jest fakt, że byli ludzie uważający, że są zakłamane listy, fałszowane, tak? A więc z historycznego punktu widzenia tak. Potępienie papieża Honoriusza jest tylko faktem historycznym, ale nie prawnym i dogmatycznym. Dlaczego? Ponieważ papież nie potępił go tak jak prawdziwych mozofitów. Wyciągnął jego listę, nie zgodził się na taki zestaw nazwisk. Pewnie więcej sobie będziemy mówić też i w kolejnych nagraniach. Ja wiem, że to jest tylko taki bardzo zawężony obraz, prawda, ale jednak wychodzący trochę, te ramy, które żeśmy sobie tu nakreślili, jednak trochę wychodzą poza ogólnodostępne właśnie takie fałszywki, że poparł mozofitów. Absolutnie nie poparł. Tak poparł, że nie poparł. Nie poparł ich, ale też i nie potępił. I za to został właśnie tak obarczony, prawda, tym anatemą. Nie dopełnił obowiązków stróża depozytu wiary, co nie jest herezją, jest niedociągnięciem. Pozdrawiam, szczęść Boże.